chwilę po tym, jak udało się ewakuować wszystkich zgromadzonych przy głównym wyjściu, runął dach hali i do momentu pełnego ugaszenia pożaru nie było możliwości wejścia do środka w celu dalszych poszukiwań ewentualnych poszkodowanych. Na dachu było kilka warstw mapy położonych, nie? I to jak wszystko jeszcze spadło, no to wtedy taki duży pożar powstał już. No tak. I było wtedy zagrożenie, że on się rozprzestrzeni na teren stoczni. Temperatura była tak wysoka, że na wysokości 30 metrów zaczął palić się drewniany podest dźwigu portowego, znajdującego się w odległości około 30 metrów od hali. Duża ilość środka gaśniczego, żeby to wszystko stłumić. I w momencie, kiedy już ten ogień nie jest taki intensywny, ratownicy wchodzą w aparatach do środka, no i wtedy sukcesywnie dogaszają wszystko. Nie? I tak po północy temat, można powiedzieć, już był opanowany. Meldunek o całkowitym ugaszeniu pożaru wpłynął do rejonowego stanowiska kierowania o godzinie 6.04. W środku to spłonęło wszystko, nie? A dużo rzeczy było uczestników przy wyjściu, przy tym głównym wyjściu ewakuacyjnym. Nie? To bardzo dużo było. Kurtek, dokumentów, czapek, różne takie rzeczy. No, można było szukać ewentualnie, czy ktoś pozostał jeszcze, nie? I wtedy znaleziony został ten reporter.